Siemano ludzie, idę w kolejnym odcinku Overwatcha z CSGO. 3-4 demka przed nami po raz kolejny. Tak więc cóż, ściągamy i widzimy się za chwilę na pierwszej mapie. Dobra, pierwsza mapa, Nuke. Coś nowego, pan podejrzany. 15-3-17-2 MVP, spoko. Playback time. Najsik. Pan tutaj pan pokaże coś ciekawego. Okej. Ładnie się rozejrzał, po prostu. Nic ciekawego. Jak na razie. O, idzie na gniazdo. No. Okej. Nie mam mapy co tu w headshotów. 74 chyba. Gdzieś go tam słyszę, ale... Próbuję go zbaitować chyba. O. A nie, to był jego, dobra. Nie. No nie dał rady. Było blisko, ale jednak nie do końca. O, widział go. Cyk, jest. No i co teraz? Bo tam w hangarze nie powinien raczej wiedzieć. Teraz został jedynie jakieś info, więc teraz mógł coś się połapać. Idzie na gniazdo. Dziękuję tutaj dia. No dobra, mają info, gdzie jest gościu. Nothing special. Po prostu się wcelował, nic większego. Wcelował się i tyle po prostu. Dobra. Paka jedzie na... Na A? Na górze to jest A, na D to jest B. Chyba tak. Dobra, Paka się chyba cofa, ale oni od pleców zaszli. No to ładnie. Ale byli sobie rady bez naszego pana podejrzanego. Więc po raz kolejny nic ciekawego. O, teraz może być ciekawie, bo... O! Nie trafił. Ale było blisko. No. I teraz jak tutaj to ogarniesz? Widział go. Po raz kolejny to są chyba jakieś wyższe rangi, jakieś kałachy. No doskonale jeszcze nie? A, widział go. Tego widział, o tamtym nic nie wie. O tym, co się chowa za tym, nic nie wie. Teraz go usłyszał. No, wcelował się po prostu. Temu tutaj uciekł, dostał info. Ten tutaj spalił. I ten jest na tym, na daszku, na tym. Nie wiem jak to się nazywa. Jakby go teraz zeskanował, o Jezu. Ale nie, cofa się. Patrzę, czemu nie dam od pleców, w sumie jak go tutaj dije. No dawaj gościu, dawaj. Mam czas, trochę leci. No, akcja. O tym nic nie wie raczej, chociaż... Nie, teraz już wie. Wiedział, ale tego nie wykorzystał. No, w celu się gościu. Dobra, ma info. Uuu, tam dwóch zajebał. Ajsik. O, dobra, widział go. Łudna matka. Co on tam rozdaje z tej AWP-y? Nice. Ja bym tego na pewno nie trafił. Chyba widział go. Wychyli czy nie wychyli? Nie, cofnął się. Ale nie, chcę wychylić, on chce to wychylić. No i żeś zjebał. No i żeś gościu zjebał.
Niepotrzebnie wychylałeś. Mogłeś się cofnąć po prostu. Aj, aj! Aj, 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 aj. No... taki dosyć easy tak to było, no ale jednak. Jednak, kurde, tutaj... jak się go wie, jak się go, przeciwnika zobaczy w ostatniej chwili, to już jest takie wow. No, no. Trzynaście, 13. Tam tego raczej nie słyszy. Wow! What was that? Co to było? Halo? Musiał wejść z takim pre-fire'em, czy to było coś innego? W ostatniej chwili go zdjął przed flashem. Tam tak to było taka dziwna, bo nie wiem, czy on chciał wejść z takim pre-fire'em, czy to było coś innego. Aj, 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 aj. No, kolega cię uratował na szczęście. Masz farta. Ja jestem między tymi silosami, da się zobaczyć przeciwnika chyba raczej, nie? Czy coś wydaje, chociaż nie, a dobra, tam stoi ten, dobra, never mind. Nie było tematu. No i mam ostatniego gościa za WP. Ale kurde, przed fulla i ma 0 kajsy. Ja pierniczę. A gdzieś to gościu zrypał. Nie, save'uję to chyba. Ale był na strzała, no to też. Ale kurde. Sekundę przed tym, przed końcem. Ale i tak był na strzała, więc. No nie wyszło, nie wyszło. O tym raczej nie powinien nic wiedzieć. No tutaj nice, tutaj mu idzie. Okej. Cóż. Raczej nic tutaj nie miał, chociaż były takie dwie akcje. Ta przed chwilą. Zresztą nie wiem, czy on tam dostał info, czy... no bo on szedł na shifcie. Nie wiem, czy on dostał info, że tam może ktoś iść, czy co? Żeby on to krył? No i drugie info było z tym pre-fire'em, czy on wszedł do hangaru. To też było takie dosyć dziwne, ale... no w większości przypadków nie było nic widać. W większości przypadków nie było nic widać, więc raczej on tutaj według mnie nic nie miał. No, zależy jakbyśmy zobaczyli te końcowe rundy jeszcze, to może byśmy coś wykryli, ale... no nie wiem, nie wiem. Nie będę osądzał bezpodstawnie, więc... więc wysyłamy tak jak teraz jest. Możecie mi napisać w komentarzach, czy dobrze osądziłem, czy też nie, czy się zgadzacie z mną, czy też nie. No, tak więc cóż. Czekam na kolejne demko, bo właśnie jest, pobieramy. Widzimy się za chwilę na kolejnej mapie. Dobra, kolejna mapa. The Mirage, nasza ulubiona. Tam podejrzany. 8-3-12, czyli jak na razie nic specjalnego, z tego co widzę. Zobaczmy, co on tutaj ogarnie. Ma Digla, więc... ulubioną broń Haksów. Ja długo będzie jeszcze rzucał tego smoka? Kurde, gościu. Ma ogarnięte smoki, to się smoki już szybko rzuca. Zobaczcie, ktoś zabije gościu. No, wychyli go to czy nie? Ja pierniczę. Gości ten flash i mnie przed i on był na ten, na strzała. Ja pierniczę, ale żeś to kurwa zjebał. Dobra, ma informację, że jest w oknie. Okno ma spalone.
Rzucę flesza. Konekcie jeden siedzi, na shortcie raczej nie. Nie, już stoi tam. Konekcie ma spalony. Ale z okna mu wyszedł. Kolejny raz do Andera. Shortem. Trzech na A. No. Spalili ci. Nie wcelował się. Wcelował się nic więcej. No, no, no. A dupę żeśmy. Ja pierniczą serio, gościu. Jesteś pewny, to nie strzelaj, kurde. Przecież oni teraz wszystko tutaj wiedzą o tobie. Nie wychodź, nie wychodź, nie wychodź, nie wychodź. No, poszedł na okno, cofnął się do okna. Nie, idzie na ten, na dziurę. On ma klacz, nie, nie ma klacza. Jeden tam jest z nim. Jeden siedzi na tiketach. Nie? Teraz ma klacza. Puszcz go. Nice. Ej, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. O, to już jest lepszy pomysł. A ja bym się na twoim miejscu cofnął przez ten, przez dżunglę. Lecisz, lecisz. Dobra, sejwuj, 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 sejwuj. No i załatwiony. Very good. Dla mnie very good. Dobra, short jest. O nie, dżungla jest. Jak tu porozdawał. Teraz się wszyscy muszą cofać z B. No i załatwieni. Tutaj też nic specjalnego nie widzę. Nie wiem, za co niego zreportowali. Może robią tak jak ja, że jak się wkurwę, że przegrywają, to ich reportują. To w sumie tak robię. Jak się za dużo wkurwę, to wszystkich reportuję za wszystko. To też są takie typy. A może to nawet ja ich zreportowałem, nie wiem. Może to są jacyś moi enemy. O, rozdawali, kurna jak. Oho, Digger Master. Nothing special. Dobra, strzedł do Andera. No taki średni ten nade był, chłopie. Ajajaj, ale dwa zaheada dostał. Chociaż tą broń, co on tam miał, nie wiem jak to się nazywa. Ta broń to ona jest dosyć OP na bliskie dystanse. Ona jest dosyć OP na bliskie dystanse. Bo sam nią gram niekiedy, jak kryję B. Więc na bliskie dystanse ona jest dosyć OP. Bo bardzo łatwo trafia heady. Przynajmniej w moim przypadku. Mi się na przykład bardzo łatwo nią trafia heady. Jak walnę full auto, to już koniec. Gość ustawił jak wryty. Jak widły w gnoju. Hej, został teraz ten z tą bronią. Debil go z kosą chciał zabić, no ja nie wierzę. To był chyba Nikoś, nie? To był Nikoś, który chciał zagwiazdożyć. Kurde, wróbel kolejny Nikoś, który gwiazdoży. To już musi być Nikoś, bo on ma AWP. Tamto nie wiem, czy miał AWP. To były chyba dwa Nikosi, bo Nikoś lubi zagwiazdożyć i próbować zabić ten z kosy. Jak ja z nim jeszcze grałem, bo teraz to już bardzo rzadko. A
praktycznie w ogóle raz na ludzki rok. Dobra. Remion tutaj nic nie miał, więc przyszli werdykt. Niespecjalnego go tam nie widziałem. No mówię, może zaczęli ich reportować tego, że tak ładnie ich zaczęli kosić. Przynajmniej jak się ja wkurzę tak bardzo, że przykrywamy, to ja ich wszystkich reportuję. Więc być może, że oni tak robią. Dobra, cóż, widzimy się za chwilę na kolejnym demku. Dobra, kolejne demko. O Jezus Maria, spinot. Dobra. Okej, raz, dwa. To może zobaczmy tylko tą jedną rundę. No już tak wiadomo, że on jest spinbotem. No. To już jest wiadome. Dlatego też przesuwamy to sobie do samego końca. Nie będę was z tym zanudzał. Też nie będę tracił swojego zbędnego czasu. Swojego cennego chciałem powiedzieć, a nie zbędnego. Dobra, oczywiste, 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 wystarczające. Tyle. No. To fajne 10-sekundowe demko. Okej, okay. Trzecie, ostatnie, czy tam czwarte, ostatnie demko, nie wiem. Już zgubiłem się we chubie, ale chyba czwarte będzie. Bo to się było z tym spinbotem. Tutaj co mamy? 10-01, 3 MVP, 6 runda, 5 lolda tero. Zobaczmy. Okej. Okay. Najsik. Dobra, ten tutaj cofnął rampę. Ten tutaj tą rampę spalił. To nie jeszcze, że życiu wtarza, że sam siebie zaflaszował. Matko boska, jak on trzęsie tą myszką. Jesus fucking Christ. Jak on jaki nienormalny jest. Co ty rzucasz, gościu? Matko, on jest jakiś nadpobudzony. Co ty żeś jakiegoś mefedrona wciągał, że co? Taki nadpobudliwy? Matko bosku, ty co mu jest, halo? Jesus. Co jest? Kurde, zwłoczył skrumpał, bo to ci się o 180 stopni, what the hell? Gościu, odstaw te prochy. Odstaw te gościu te prochy, Jesus. To jest jakieś nienormalne. Mhm. Wiesz, że o pół rundy stoi i nic nie robi, nie? Co teraz chcecie zrobić? Demo dobre, tylko wykonanie jak zwykle, do dupy. Myślę, że znowu pół mecz będzie stał. Jakoś się robisz. Te trzy czwarte rundy. O Boże, nie gadaj. Nie gadaj. Nie gadaj. Nie gadaj, że on się odpala. On chyba na chwilę włączył spinbota. Pierdolę. Nie, on jest nienormalny. On jest nienormalny. Mam ochotę go zgłosić za praktycznie wszystko, nie? To się nie da, przecież on przez pół rozgrywki, on stoi i no nic nie robi, no to jest nienormalne. Jeszcze takie pre-fire wali, no.
Ja pierniczę, co to się odjadnie pawa się? Nie, ja bym tak nie umiał grać, nie? Ja bym tak zdecydowanie nie umiał grać. A ci już ich zaszowali. No spoko. Nie wiem, na mojego gościu był jakiś kurde, no nie wiem, on nawet nie był dziwny, on był nadpobudliwy. Mam go ochotę zimportować za wszystko, nie? Nie wiem, ja go deportuję za wszystko. Nie wiem, niech oni go zbadują, bo on jest naprawdę, nie nadaje się do tej gry. Ostatnie demko na dzisiaj i takie kurde rzeczy. No naprawdę, on na chwilę chyba włączył spinbota. Ja mi się przynajmniej wydaje. Nie był obecny na, ja wiem, 1/3 całej gry. Może nawet troszeczkę więcej. Był nadpobudliwy. Włączył skopa do AWP i obrócił się o 180 stopni, no to sorry, no ale dla mnie to jest kurde... Dla mnie to jest chore, dla mnie to jest po prostu kurde chore. Mam nadzieję, że go zbanuję, bo taki to jest naprawdę, to jest najgorszy typ gracza, on jest gorszy chyba nawet od spinbota. Bo spinbot się nawet nie kryje z tym, że on ma spinbota, tylko wiecie, wali przed siebie. Nie, możecie napisać w komentarzu, czy się zgadzacie z tą decyzją, że... Zgłosiłem go za wszystko, czy też byście go inaczej zgłosili? Nie wiem, piszcie w komentarzach, chętnie poczytam. No i cóż, no i to by było tyle w tym odcinku. Jeśli wam się spodobało, zostawcie lajka, suba, dzwonek, nie przekopić kolejnego Overwatcha. Trzymajcie się, do następnego, pa pa! Fight back.